ZW3D 2X Machining. Toczenie oraz frezowanie dwuosiowe z podstawowym modułem CAD. ZW3D 2X Machining zawiera w sobie podstawowy moduł CAD, dwuosiowe frezowanie, dwuosiowe toczenie oraz wiercenie. Dzięki tym funkcjom wytwarzanie CAM jest o wiele łatwiejsze i bardziej wydajne. W oparciu o import pliku DWG możemy w łatwy sposób wygenerować ścieżkę narzędzia dla toczenia. Dla przykładu użyjemy zgrubnej obróbki toczenia. Po zdefiniowaniu cechy, narzędzia i parametrów w łatwy sposób uzyskujemy ścieżkę narzędzia. W analogiczny sposób możemy łatwo utworzyć operację planowania czoła, toczenie zgrubne, toczenie wykańczające, rowkowanie, toczenie gwintów oraz wiercenie tokarskie. Weryfikacja bryłowa pokazuje wizualny wynik obróbki. W dwuosiowym frezowaniu możemy użyć operacji planowania góry, by zebrać naddatek między częścią i przygotówką. W obróbce spiralnej wybieramy dolną pętlę jako profil, definiujemy narzędzie oraz parametry. Tą samą metodą wykonamy frezowanie małych kieszeni za pomocą obróbki profilowej i spiralnej. Posługując się operacją szyku, łatwo wygenerujemy ścieżkę narzędzia dla pozostałych kieszeni. A za pomocą obróbki z pochyleniem wygenerujemy ścieżkę narzędzia dla środkowych rowków. Jeżeli zmodyfikujemy rowki za pomocą funkcji przenieść w bezpośredniej edycji, musimy tylko zaktualizować ścieżkę narzędzia do nowej geometrii. Następnie utworzymy obróbkę wiercenia dla otworów. Po zdefiniowaniu cechy, narzędzia i parametrów uzyskujemy ścieżkę narzędzia. Teraz możemy zobaczyć rezultat na weryfikacji bryłowej. Po zakończonej symulacji możliwa jest wizualna analiza naddatku. ZW3D wspiera wszystkie główne systemy sterowania, takie jak Fanuc, Mazak, Siemens i inne. Teraz możemy uzyskać wyjściowy kod NC oraz listę operacji. ZW3D dostarcza także inteligentną taktykę otworów. Wystarczy dodać część jako cechę, wtedy program wygeneruje ścieżki narzędzia dla wszystkich otworów części, w tym wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, głębokie wiercenie i inne. Jest to szybka weryfikacja, która pozwala sprawdzić pracę narzędzia. ZW3D 2X Machining zawiera proste w definicji obróbki dwuipółosiowe oraz inteligentne taktyki, a także moduł tokarski i wiertarski.